Dzień dobry, trochę spiąk ze mnie dzisiaj. Słuchajcie, kochani, chcę Was zabrać w nietypowy vlog mojego dnia. Musiałam obudzić się dzisiaj o 5 rano, żeby się przygotować do jednego projektu, w którym występuję jako modelka. Czas od czasu wykonuję taką pracę, biorę udział w takich projektach, to nie jest taka praca na co dzień, ale bardzo ją lubię, bo jest taka zupełnie inna, jakaś taka rozrywka. Fajne to jest. Często mi piszecie, że muszę zostać modelką i w takim klimacie byłam. Tak naprawdę wiekowo już nie do końca do tego pasuje. Jak byłam nastolatką, to nawet chodziłam do takiej agencji Jak właśnie byłam nastolatką, to zajmowałam się tym bardziej profesjonalnie i nawet jak miałam 19 lat, 20 lat? 19 chyba. To wygrałam konkurs Miss Hepson i zajęłam drugie miejsce. To było moje wspomnienie dziecięcych marzeń, ale nie o to chodzi. W dzisiejszym vlogu zabieram Was w taki bardziej artystyczny świat, gdzie ja będę w dość ciekawej odsłonie, w sensie, że taki projekt artystyczny, w którym biorę udział, to już ta ekipa, z którym będę dzisiaj pracować, to nie jest nasza pierwsza sesja zdjęciowa, w której występuję jako modelka i w ogóle stwierdziłam, że w tym filmiku Wam pokażę taką trochę inną stronę swojego życia, którą za bardzo nie nagłośniam, a mi się wydaje, że będzie się też tego ciekawie. Także jedziemy. Główna podstawa każdej sesji. Umyte włosy, czyściutkie, absolutnie bez żadnej chemii, układki, po prostu wysuszone. Czysta buzia, bez żadnego kremiku, nic, po prostu musi być absolutnie przygotowany, czysty twarz, dlatego żeby makijażystka później stworzyła z siebie wszystko, co tam jest zaplanowane według projektu. No i jeszcze byłoby fajnie dzień wcześniej troszeczkę nie jeść, ale słuchajcie, wczoraj miałam taką ochotę na ptasze mleczko, że po prostu wczoraj zjadłam chyba połowę paczki. Na szczęście dzisiaj z rana to się nie odbiło na moim wyglądzie. A i jeszcze bardzo ważna sprawa, bardzo ważna rzecz, to się wyspać, bo zaspane oczy, zmęczone oczy, czerwone oczy, to nie schowa żaden make-up. I niestety dzisiaj z rana miałam bardzo zaczerwienione oczy i musiałam używać kropelek. Teraz już chyba jest lepiej. No, ale to raczej przez alergię, które teraz mam. No, też biorę na to leki, ale dobrze, bez narzekania. Daję radę i za chwilkę już za mną przyjadą. Jedziemy do innego miasta, do studio, gdzie w sumie będziemy pracować dzisiaj. Sesja zdjęciowa zajmuje około 3 godzin, mniej więcej, bo po 3 godzinach zazwyczaj już widać zmęczenie i ciężko z siebie coś wykreować. Ale naprawdę taką atmosferę bardzo i bardzo lubię, bo to po prostu jakbyś taki powrót do mojego nastolatstwa, gdy częściej uczestniczyłam w podobnych projektach takich artystycznych, gdzie biegałam na wybiegach, tak to chyba po polsku, gdzie pokazywaliśmy różne nowe kolekcje, robiliśmy jakieś takie wejście artystyczne. Bardzo to lubiłam. Lata na ulicę. Witam w Kędzierzyn Koźle, już jesteśmy na miejscu. Za chwilę zaczynamy nasz projekt. A to płacą? Boże, jak miło. Kto przyjemnie. Wolny parking. Boże. Ja ostatnio niestety nie zauważyłam, że w jednym mieście powrót zrobili tych opłat. No. Witam, pierwszy mandat. Za parkowanie. Ale bardzo się ucieszyła, kiedy dostała informację, że jak zapłacę w ciągu 14 dni, to mam obniżkę 50%. Rabat, a taki przyjemny. Nie, obojętnie, co wy tam będziecie nakładali, jakie... Właśnie, to jest artystyzm. Wy macie wizję, ja mam twarz. Nawet jestem podobny do siebie. To jest fajne. Hello.
twardym umyśle i chęcie, to zawsze możesz na mnie liczyć. No przecież wiesz, ja to jestem za. O Boże, jakie fajne kolorki. To będzie się działo. A to będzie później. Takiego make-upu to na pewno na ślub to nie zrobię. Nie. Ale jak ci się spodoba, to ci mogę taki na ślub zrobić kiedyś. Tak, odtworzymy. Tak. Odtworzymy. A co? Będę się wyróżniać. Na pewno. O, tak. A też pachną ładnie? Nie. Mogliby dodać jeszcze tak atmosferę. Super. Jakbyś malowała sufit. I trochę się pobrudziło. No, taki. A ja, mi się podoba, gdy na przykład w restauracjach są innego koloru sufit, wiesz, taki zielony. Wiadomo, że w domu to tak nie będzie. Ojeju, jak to ładnie. Ale nie, tak fajnie wygląda, tak pasuje ci w ogóle ten kolor, widzisz? Ten niebieski jest taki zimowy. Taki niby morski, niby taki zimowy. Frost. No. Ja chyba nie będę się umawiała. Mam dzisiaj spotkania z klientem o 18. Muszę zdziwić. Hello. Przemalujemy obraz dalej. Już drugi. Coś mi tutaj styczą włosy. Jej, jak się zmienią. No bo chcecie taką fakturę zrobić, wiesz? A łatwiej ci później będzie zmyć, jak na spodzie będzie ta farba zmywalna, niż aha, jak wiesz, nałożę jakieś tam produkty, które później tak, przylgną, nie? To lepiej wiesz, jak... Dzień dobry, awatar. To lepiej po prostu w ten sposób, wiesz, na takiej bazie będzie łatwiej. To jest zupełnie inne. Jechać na narty, już jestem zamarznięta. Tak już wygląda po. Skończyliśmy przed chwilą powrót do domu i kolejne zadanie na dzisiaj, to są urwanie głowy. O, moja szczapka. Smurfy wyruszają do domku. Już jesteśmy po. Super szybko nam poszło, jeszcze tyle różnych fajnych stylizacji zrobiliśmy. Mam teraz piękne, błękitne włosy. Szkoda, że umyłam twarz. Tadam!
specjalista teraz decydują, jakie tło wybrać według pomysłu. A mnie to strasznie. A nos pod farbą się trafi. Tak. Już działam. Nie wiem jak wy, a ja już właśnie ten tutaj czekam. Właśnie, zapomniałam powiedzieć, że dzisiaj jest w Kędzierzynie Koźle, gdzie realizujemy artystyczny projekt. Jak widzicie, z ciemnymi farbami, makijażem, zdjęcie portretowe w studiu. Z tyłu ode mnie jest profesjonalista, pan fotograf, a pani makijażystkę już widzieliście wcześniej i również w moich vlogach, bo już była nie w jednym odcinku. Jeszcze raz. Klaudia, jak tybie zawódzę. Pięknie. Okazja to, jak widzicie, powtarzamy język rosyjski. Dziewczynka. I tak, dziewczynki, jak was zawód? Nie, ja zawód Klaudia. O. Ja nie pani Maju. Nie, trzeba coś innego. Ja nie pani Maju, to co nie... Co to znaczy? Nie rozumiem. To jest właśnie czas gwiazdożyć. Ale Klaudia, wiesz co, ty jesteś odpowiedzialny za backstage. Dobrze. Wszystko, co będzie ładnie po tym ujęciu, albo nie ładnie, to jest... To będzie moja wina. Tak, ale chcę, żeby było ładnie, naprawdę. Dobra, zostawię tutaj telefon. Proszę bardzo. Gorąco, cieplutko. A słuchaj, a to kleić po polsku oznacza to samo co po rosyjsku? Kleić dziewczyny to oznacza podrywać? Nie, nie. No, myślała, że będziesz nie kleić. Trochę złota zostało. Nie